Siemaneczko, z tej strony X-Gang Official i witam was po raz kolejny w World of Tanks Blitz. No i lecimy po raz kolejny z trzema szybkimi bitewkami, bo why not? Lecimy 167 tym razem. Może tym razem się uda jakieś rundy wygrać, chociaż nie jestem pewien poprzez to, że i tak w pierdziel wyszczeniemy i tak. A nie mogę kupić nowych czołgów. Nie wiem dlaczego. Brakuje mi PD bojowego z tego co widziałem. W sensie, będę musiał sprzedać na pewno jakieś czołgi, które posiadam, bo po co mi tyle czołgów, co teraz nazbierałem. Zobaczymy jak to będzie wyglądało. Bo chyba czołgi pierwszego, drugiego poziomu mogę sprzedać. Nie jestem pewien, czy przypadkiem to też upgrade'ów mi nie usunie. To zobaczymy. Bo mam czołgi bez upgrade'u i z upgrade'ami. Wszystko się okaże w praniu. Mam nadzieję, że problemów z internetem nie będę miał, bo jak będę miał problem z internetem, no to już chuj. To szybko odpadnę. C34 widzę, że jakiś ziomek ma. Rzadko gram w World of Tanks za teraz, no... Gra jest spoko, tylko po prostu nie mam czasu na granie. Jak tam mój internet? 160 coś pingu. Nice. A tak to sam mogę. A mam lagi. Tak. Nie zastraj się. Aha, spoko. Dobra. Pierwsza runda spalona. No, ziemek też przegrał. A to nieźle. Przegrywamy w trybie natychmiastowym. To jest niemożliwe. Jestem zdobyte PD bojowe. Nice. 91. Punktów bardzo mało zdobyłem, ale dobra, walić to. Za 1000 golda to akurat i tak ci się nic nie kupię. No to próbujemy tym szwedzkim w takim razie. M42 czy jakoś tak to się nazywa. Pan ma więcej HP, ale nie wiem jak... What the fuck, jakiś czołg się nazywa Wolverine? T-34-85? What?
Ale dobra, są trzy czołgi na szóstym tierze i cztery czołgi na piątym. Czyli wyrównane szanse, tak? W sensie wyrównane szanse, dużo powiedziane. Raczej nawet mało powiedziane. No, jakbym miał czołg na szóstym tierze, to bym grał z czołgami na siódmym tierze. Przeciwko czołgom na siódmym tierze. Tak to mniej więcej wygląda. Okej. Czyli pink mi się ustabilizował. Mam trochę więcej HP, ale jaka moc czołgu mam, to nie wiem. No bujać trąbę ode mnie. W 15 się rzucicie, co? Nie mogę go kurwa uszkodzić, what the fuck. Dobra, pogęśnicy mam. Dobra. Tu już raczej wygraliśmy. Raczej. O nie, 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 nie. Fuck off. Jesteś otoczony, chłopie. Z czym ty gadasz? Wygraliśmy. Ale ja nikogo nie zabiłem. To jest dziwne. To jest dziwne. Dobra, jeszcze jedna runda i kończymy odcinek, co nie? Dobra. Zdobyte PD bojowe. Spoko. Należy do tych najgorszych. Za słaby czołg. Tutaj coś mamy do odebrania. Odbierzemy sobie. Wszystko, chyba wszystko, co nie? Tak. Chyba mogę ulepszyć coś, bo widzę coś tutaj nowego.
Fuck, nie mogę ulepszyć dalej. No nie mogę nic. Nie mogę nic. A kamuflaż mogę jakiś kupić albo coś? Dodać go? Aha, to są takie rzeczy. Fuck. Dobra, z tym lecimy. Jeszcze raz. Arabska muzyka? Czemu nie? Tak, to jest chyba arabska muzyka. Never mind. Nie ma to jak nagrywać World of Tanks przed szkołą. Hehehe, nice. To jest reszta sojuszników. A tam są. Tu by się przydała muzyczka z II wojny światowej, w sensie jak rozpętałem II wojnę światową. Co ja mam w tym głowie czasami. Czekajcie na mnie. No kurwa, rykoszet, serio. Chcesz rosołu? Możesz dać. Puśćcie mnie stąd. Kurwa mać. Jebany śmieć mi plecy zrobił. Łódko to jakby ci jak przyjdzie ze szkoły czy teraz. Weźcie to wyjaśnijcie, jak to jest możliwe, że znowu wygraliśmy jedną rundę na trzy? To jest niemożliwe. To jest jakiś kurwa żart.
Dobra, trudno, przegraliśmy. Czy mogę w końcu to ulepszyć? Ja, mogę. W końcu. Dobra. Ale tak czy siak, ja się z wami żegnam. Dziękuję wam za odcinek. Super, że jesteście razem dalej. Dobra, wy się z wami żegnam, trzymajcie się, cześć, dziękuję wam za odcinek, widzimy się następnym razem, cześć.